tematowi, który bardzo dobitnie dał się usłyszeć w środkach masowego przekazu ostatnimi czasy, chociażby poprzez program pani redaktor Anity Gargas, która ujawniła i podała do publicznej wiadomości to, o czym ja mówię przez 3 lata, o tej patologii, o nieprawidłowościach, jaka jest w Polskim Związku Łowieckim, ale generalnie w całej szeroko rozumianej gospodarce łowieckiej. Szanowni Państwo, to co ukazało się w tym programie, to jest, powiedziałbym, około 2-3% tego, co jest w rzeczywistości, dlatego że pani Anita słusznie potwierdziła moje obawy o tych nieprawidłowościach, ale skala tego, co zostało pokazane, jest nieadekwatna do rzeczywistości, dlatego że nawet sam ten audyt, który był ostatnio przeprowadzony, po pierwsze, nie był to przeprowadzony przez firmę z uprawnieniami. Po drugie, był to audyt tylko z 1,5 roku, a więc w znacznej części dotyczy nieprawidłowości, których ewentualnie mógł się dopuścić już nowy łowczy krajowy, pan Jenoch. Natomiast problem dotyczy całej szeroko rozumianej gospodarki łowieckiej i jej prowadzenia przez ostatnie 20 lat. To są, proszę Państwa, ośrodki hodowli zwierzyny. To są koła łowieckie, które dopuszczały się różnego rodzaju nadużyć. To jest brak jakichkolwiek wpływu do budżetu państwa z tytułu właśnie prowadzenia tej szeroko rozumianej gospodarki łowieckiej. To są powiązania polityków, szczególnie z Platformy Obywatelskiej i PSL-u, którzy bardzo ścisło współpracowali z zarządem Polskiego Związku Łowieckiego, którzy wręcz podali, że mieli ogromny wpływ na to, co się dzieje w gospodarce. Natomiast jedno, co jest pewne, natomiast te osoby, które za chwilę, na pewno te osoby, które za chwilę przedstawię, mogły wiedzieć o tym, co się dzieje w tej gospodarce, że są nadużycia, jakie są te nadużycia, jaka jest ich skala, bo my jako Związek Zawodowy do dnia dzisiejszego wiemy tylko jedno. Są to ogromne pieniądze, które wypłynęły, a nie ujrzały światła dziennego. Nie ma żadnych sprawozdań finansowych sprzed ostatnich 20 lat, bo polowania zbiorowe czy polowania w OHZ-ach to są ośrodki hodowli zwierzyny, w których myśliwi, bardzo często ci przybywający z zagranicy, polują, sprzedają tusze, sprzedają poroża. Wartość poroży fachowcy oceniają różnie. Może być poroże warte 3000 zł, są poroże, które są warte 30 tysięcy zł i dzisiaj nikt nie wie, co się działo z tymi pieniędzmi, gdzie one trafiały. Na pewno nie ma ani jednej wzmianki, ani jednego śladu, że jakakolwiek złotówka wpłynęła do budżetu państwa. W związku z tym w dniu dzisiejszym wystosowałem apel już do samego nowego prezesa i łowczego krajowego o zrzeczenie się i podanie się do dymisji do końca tego tygodnia. Zostanie o tym poinformowany minister środowiska Henryk Kowalczyk. Mamy spotkanie w tą środę o godzinie 9 rano w tej sprawie. Nie wyobrażam sobie, żeby człowiek, który od kwietnia zarządza Polskim Związkiem Łowieckim, i człowiek, który przez ostatnie lata był prawą ręką łowczego krajowego, wszystkie ustalenia codziennie rano ustalali we dwóch, żeby dzisiaj scedować swoje ewentualne nadużycia na zwykłych chociażby pracowników, których no, trudno dzisiaj uwierzyć w to, żeby zwykły pracownik ukradł 8 milionów złotych. W to chyba Państwo nie wierzycie, ja osobiście w to nie wierzę. Natomiast jeżeli pan Jenoch myśli, że uda mu się obarczyć osoby trzecie swoimi przewinieniami, to ja mówię, że na pewno to się nie uda. Będziemy robili wszystko, aby tego pana z funkcji odwołać, żeby w Polskim Związku Łowieckim zapanowała prawdziwa demokracja, żeby weszły nowe twarze, nowa, świeża, nieskompromitowana krew, bo to będzie wtedy służyło nie tylko rozwojowi gospodarki łowieckiej, ale również w odniesieniu do walki z ASF-em. Nie ma dzisiaj możliwości skutecznej walki z ASF-em, jeśli nie ma porozumienia związków rolniczych z myśliwymi, jeżeli nie ma współpracy rolniczego OPZZ-u, który akurat zajmuje się gospodarką łowiecką, a łowczym krajowym. Po prostu nie ma takiej możliwości. I szanowni Państwo, do tej pory głównymi takimi postaciami, które dało się zauważyć, które cały czas lobbowały w Sejmie, w Senacie, w polskim rządzie, byli to politycy z najwyższej półki, którzy zawsze
którzy zawsze bronili ideałów Polskiego Związku Łowieckiego, którzy zawsze twierdzili, że to jest jedyna gospodarka w Europie, na świecie. Oczywiście ja to potwierdzam, tak, rzeczywiście, tak złodziejskiej, bandyckiej gospodarki łowieckiej nie ma na całym świecie, szanowni państwo. Jednymi z takich postaci jest Stanisław Żelichowski, były minister środowiska, poseł i szef klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, za którego czasów przekazano obwody łowieckie, bo wiecie państwo, część obwodów łowieckich należało kiedyś do Skarbu Państwa. Zarządzała nimi Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Nieruchomości Rolnych. I w dziwnych okolicznościach te obwody zostały przekazane w większości na rzecz Polskiego Związku Łowieckiego. Prawdopodobnie był to wynik powiązań między zarządem Polskiego Związku Łowieckiego a ministrem środowiska i bardzo często było tak, że w tych obwodach pracowali ludzie, w tych OHZ-ach pracowali ludzie, byli zwalniani i najbardziej dochodowe obwody zostały po prostu przekazane. Mało tego, one były często przekazywane z naruszeniem prawa, jakby chociaż obwód Sokołowo, którym mając odpowiedź bezpośrednio z Agencji Nieruchomości Rolnych, o której wystąpiłem, który pisze, że oddział terenowy w Warszawie zgłosił chęć podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Niestety przedstawiciel Polskiego Związku Łowieckiego nie zgłosił woli podpisania takiego protokołu. No szanowni państwo, no to znaczy, że jeżeli protokół przyjmuje się gospodarkę, przyjmuje się ośrodek hodowli zwierzyny bez jakiegokolwiek protokołu, to znaczy, że dzisiaj my nie wiemy, czy tam były samochody, czy tam były traktory, czy tam były pługi, brony, sprężynówki, inny sprzęt. On po prostu został przekazany, jakby można powiedzieć, w prywatne ręce. W tym procederze mogli również brać udział takie osoby jak Eugeniusz Grzeszczak, dwukrotny senator, poseł na Sejm, wicemarszałek Sejmu, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzisiaj mówi się, że jego syn zawiaduje jednym z OHZ-ów i to jest OHZ Ptaszkowo. Następna gwiazda to Mirosław Maliszewski, również prezes Związku Sadowników RP, myśliwy od 1997 roku, poseł dwukrotny. No i oczywiście, co nas najbardziej bulwersuje, człowiek, który ostatnimi czasy zasłynął, jeżeli chodzi o zarzuty korupcyjne, to jest Stanisław Gawłowski, poseł Platformy Obywatelskiej, który również jest głęboko zakorzeniony w tych wszystkich układach, o których ja mówię. Szanowni państwo, będziemy informować o tym. Ja cieszę się bardzo i dziękuję pani redaktor Anicie Gargas, że w końcu pojawiła się osoba odważna, która ujawniła kulisy tego, co jest i co ewentualnie jeszcze może wyjść na jaw w gospodarce łowieckiej. Liczę, że pani Anita będzie dalej zajmowała się tą sprawą, że wyjaśnimy te sprawy wszystkie do końca. Została poinformowana prokuratura o tym. Będziemy informowali również o tych zdarzeniach, które miały miejsce nawet przed 20 laty, jak chociażby sprawa słynna, nie wiem czy państwo wiecie, Stanisława Żelichowskiego, który był członkiem zarządu fikcyjnej fundacji, która z jednej strony dostała od zarządu Polskiego Związku Łowieckiego 400 tysięcy złotych, a z drugiej strony okazało się, że w statucie zarząd miał zapisane 250% wynagrodzenia średniej krajowej i to takiego należnego, nie, że mogą dostać, tylko że należy im się 250%. I to za usługę, która rzekomo prawdopodobnie nie została wykonana, to jest pośrednictwo w marketingu. No nie rozumiem, jak może wygrodzić pośrednictwo w marketingu, tym bardziej fundacja, która nie otrzymała nawet numeru KRS-u. Oczywiście później pan Żelichowski zrzekł się członkostwa w tej organizacji. Okazało się, że później się znowu tłumaczył, że on nigdy w niej nie był. No i jeżeli w niej nie był, to jak mógł się zrzekać funkcji, której nigdy nie pełnił. Także jest wiele nieprawidłowości, wiele rzeczy, które wymaga wyjaśnień i to musimy dzisiaj uczynić, bo mamy faktycznie ostatnią zimę na walkę z ASF-em. Jeżeli nie dokonamy tych zmian, jeżeli nie wejdą nowe twarze, którym zależy, żeby dzisiaj wyprowadzić polskie rolnictwo i polskich producentów trzody chlewnej na prostą, to naprawdę będzie tragedia. Dojdzie do tragedii, bo tak jak mówię co roku, że ASF postępuje. Kiedy mówiłem, że ASF przekroczy koryto Wisły, przekroczył. Niestety, szkoda, że jestem takim czarnym prorokiem, ale jeżeli dzisiaj nie dokonamy odpowiedniej reakcji w gospodarce łowieckiej, w depopulacji dzika, to najprawdopodobniej już w następnym roku ASF opanuje całą Polskę, a wtedy będzie naprawdę tragedia.